Dzień dobry we vlogu o 4 nad ranem, a właściwie za 15:05 dzisiaj. Witam i o zdrowie pytam. A dziękuję bardzo, bardzo dobrze. Na początek chciałem Ci sprzedać suchara. Proszę bardzo. Wiesz, dlaczego szkoły ogrodnicze cieszą się wielką popularnością w męskiej części uczniów? Nie, naprawdę się zastanawiam. A nie wiesz? Bo co się nauczyć, jak wyrywać laski? Dobry suchar, prawda? Hicior roku, to prawda. Ale dzisiejszy vlog o 4 nad ranem miał być na temat jakości dyskusji w Polsce. Jak zapowiadałem we sobotnim krótkim vlogu za kółkiem, spotkało mnie ciekawe doświadczenie. Tutaj zresztą niedaleko na stacji benzynowej, gdzie jest myjnia, widziałem, jak dwóch panów wyrażało się bardzo o sobie w sposób konstruktywny i bardzo uprzejmy i grzecznościowy. Jeden nawet to wszystko nagrywał, tak był poruszony tą samą sytuacją. Na pewno chciał uwierzyć i pokazać to później swoim wnukom. Tak. W jaki to sposób potrafi dyskutować z obcymi ludźmi. Chciał nawet, żeby tamten powtórzył kilka słów, które powtórz to! No coś w tym stylu, właśnie bardzo grzecznie i łagodnym tonem prosił o powtórzenie tych wyrażeń, którym został określony. Wyrażenia były, że tak powiem, z katalogu ze słownika ludzi kulturalnych, inaczej. Ludzi prostych i uderzających w punkt. Bardzo uderzających w punkt. Jeśli chodzi o poziom dyskusji, to też przypomina mi się, jak używałem jeszcze CB Radia. To był prawdziwy, prawda, rezerwat, bym powiedział, kultury wypowiedzi. A najlepiej przejazd w okolicach Częstochowy polecam. O to nie tylko, jeszcze zanim wybudowano autostradę w Łodzi też, te Aleksandrów Kujawski i te tereny obfitowały w bardzo ciekawe, prawda, wymiany zdań. Szczególnie jak niektórzy nocą siedzieli w chałupie na CB radiu stacjonarnym i włączali się w dyskusję kierowców. O tak. Ale pamiętam taką jedną dyskusję chyba dwóch tirowców, prawda? Jeden drugiemu bodajże zajechał drogę jakoś tak. Ten, że tak powiem, ta ofiara, która musiała tam gwałtownie hamować, zaczęła wymieniać same superlatywy tego pierwszego kierowcy. Oczywiście wszystko było z gatunku bardzo siarczystych i dobitnych. Zwłaszcza ostatnie pedale niemyty, prawda? Nastąpiła taka cisza w eterze i po chwili ten, że tak powiem, określany się odezwał: tylko nie pedale. Rozwalił mnie, ty powiem szczerze. Ale myślę, że na takie chamstwo to jest jedyna właściwa reakcja, żeby jednak rozwalić wszystko o śmiech, o jakiś taki właśnie żart. Bo emocje niestety takiej dyskusji mogą wziąć górę i... Ale nie zawsze można się powstrzymać. To prawda. Zresztą zobaczmy, jak wyglądają dyskusje nawet w takim świecie mediów, czy świecie celebrytów, jak to wygląda. Bardzo często wygląda to w ten sposób, że przypomina to trochę spotkanie kiboli. Też o tym mówiłem w sobotę, nie? Że co z tego, jakie masz argumenty? Areczka wygrała 4-0, słyszał ksiądz? Tak? No, Arena za kim jest, jeśli chodzi o rozgrywki piłkarskie? Na pewno za Arką, z tego co wiem. No, to bardzo się cieszymy. Ja nie wiem, ja jestem za Motorem Lublin. Tak? No, ale gratulujemy Arce. Ale a propos tego właśnie chciałem powiedzieć Ci, że bo takie jest moje przemyślenia, że przypomina to trochę spotkanie kiboli, tak? Nieważne, co masz do powiedzenia, jeśli jesteś za Lechią, to jesteś B, tak? No, trochę tak. I musisz tą osobę krzyczeć i jeszcze komuś dać w papę, tak. I to tak wygląda w dzisiejszych czasach. I to jest smutne, bo naprawdę ludzie przestają się szanować tylko dlatego, że ktoś tam jest zwolennikiem takiej opcji, inny jest zwolennikiem takiej opcji. Nie ma dyskusji, jest od razu atak personalny. Ad personam bardzo często to jest bardzo wielkim błędem logicznym w dyskusji. Ale nikt się tym nie przejmuje, wszyscy są zadowoleni. Ważne właśnie, że moje wyjdzie i moje jest mojsze niż twojsze, tak? No i w ten sposób zabijamy dyskusję. To prawda. A jak już zabijemy dyskusję, to już nie ma żadnych reguł gry. Nie, to już są ataki ad personam i chamstwo zwykłe. Wtedy oni czują się usprawiedliwieni. No przecież nie dyskutowaliśmy. No nie, no nie ma o czym, nie ma z kim, tak? Co ja będę dyskutował z jakimś tam, co to jest taki czy owaki, no, tak? No i wtedy mogę go wyzywać. Otóż to.
A jakie są twoje takie doświadczenia jako, że tak powiem, studenta zacnej uczelni pomorskiej? No, Politechnika Gdańska, pozdrawiam. Cały wydział, całą Politechnikę z Wydziałem Okrętowym. No muszę przyznać, że nieraz jest bardzo trudno. Szczególnie to wychodzi, jak prowadzący albo wykładowcy mają swoje widzimisię na jakiś temat i próbują go wcisnąć studentom. No ale nie ma miejsca na dyskusję. A najlepiej jeszcze, a to ciekawe. Bo jak są jeszcze tacy światli otwarci i gdzieś tam nie wypowiadają swoich na przykład przekonań politycznych tak otwarcie, no to jeszcze można tam z nimi pogadać i jest całkiem sympatycznie na zajęciach. Ale miałem takiego doktora, który chyba miał tylko doktorat honoris causa na jakiejś warmińskiej uczelni. Taki doktorat a la Wałęsa. Ile to miał doktoratów. Pan doktor. I on był mocnym zwolennikiem, znaczy właściwie inaczej, on był mocnym przeciwnikiem PiS-u i to już nieważne, czy oni robili dobrze, czy źle. Natomiast jak zaczęło mu się wytykać błędy w jego wypowiedzi, to on wtedy się robił tak, puszył się, bo siwe włosy stawały mu dęba i mówił, ale już nie będziemy dyskutować na ten temat, bo mamy teraz zajęcia. Gdzie wcześniej 20 minut opowiadał jakieś bzdurach, mało ważne rzeczy. Więc widzimy tutaj, że jak już komuś wybija się narzędzie z ręki, to nagle dostaje paniki i wtedy zamiast szukać, jak to się mówi, siły argumentu, Ale to jest bardzo, bardzo częste, wiesz, w dyskusji z ludźmi, jeśli chodzi o takie tematy społeczno-polityczne w dzisiejszych czasach, że jeżeli traci, prawda... Natomiast hiciorem, proszę. Jeszcze była jego wypowiedź, jak była właśnie ta ostatnia sytuacja dotycząca aborcji, ograniczenia. Przyznał się, że miał niepełnosprawną córkę, czy ma niepełnosprawną córkę i jakby mógł dokonać wyboru, to by ją zabił. Tak powiedział. Więc jak to usłyszałem, to stwierdziłem, że z tym człowiekiem oczywiście już nie ma co prowadzić dyskusji. No to ja mu gratuluję, że tak powiem, podejście. Dodajmy, że zostawił żonę ze swoją córką, tak? No, czyli on nie był jakoś mega zaangażowany w jej wychowanie. No to tak, no to może w ogóle się nie odzywa, bo to jest człowiek, że tak powiem, moralnie, który nie ma prawa do takich wypowiedzi. Bo nie podjął, że tak powiem. Ale to już zostawmy. Może taki docent marcowy tak zwany, wiesz, co tam... Tak. Tam co mu się udało. Pseudonaukowiec, prawda? Który gdzieś tam kiedyś coś tam dzięki trzymaniu palca krótko i mocno zrobił jakąś karierę. Próbował robić karierę. Ale nie zdążył. Tak, kiedy zaczęły liczyć jakieś, prawda, zasługi i pracowitość, no to niestety zapomniano o nim. No tak, nie jest dobrze, jeżeli chodzi o ten poziom dyskusji. To widać w mediach, to widać w życiu publicznym, ale także wśród zwykłych, nazwijmy to, kowalskich, czego byłem świadkiem w sobotę i czego świadkiem bywamy często. No a skąd oni mają brać przykład? Może zadajmy sobie pytanie, skąd właśnie, brać przykład? Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, nie? To jest bardzo dobre pytanie. Nawet zobacz, ludzie kościoła, nie? Też... nie zawsze potrafią zachować pewien taki dystans, tak, do wszystkiego, do tych spraw publicznych. O, ja myślę, że nieraz ludzie kościoła to są bardziej zasadnicze niż sam w mediach, bo uważają, że to jest tutaj sprawa obrony wiary i herezji w niektórych kwestiach, więc tutaj trzeba stać murem i koniec. I nie wolno w ogóle dopuścić jakiegoś tam zadania pytania albo postawienia znaku zapytania. No tak. Szczególnie jest taki chyba taki spór między tradycjonalistami a osobami bardziej. Znaczy, co rozumiem, że słowo tradycjonalista. No nie, ja mówię tutaj o takich skrajnych przypadkach oczywiście. Tradycjonalistą dla jednych może być biskup Pierolek, dla innych ojciec Rydzyk, prawda, tak? Zobaczam, to takie dwa skrajne jakby przypadki, można powiedzieć, w polskim kościele. Ja uważam, że każdy człowiek ma prawo do swoich poglądów i tak dalej. Natomiast no... martwię się tym, że są takie środowiska w Polsce medialne, które nie są przychylne kościołowi, powiedzmy sobie szczerze, a potrafią wykorzystywać jedną część, nazwijmy to, jedną część tego podziału w kościele do swoich celów, tak? No tak jak się przecież porównuje cały czas papieża Franciszka, przeciwstawiając ich sobie, zamiast patrząc, że tak naprawdę jeden pontyfikat bardzo mocno wynika z drugiego. No właśnie, to jest takie podejście, tak? Są pewne różnice i to widać gołym okiem. No to, na to nie znaczy, że jeden jest lepszy, drugi gorszy. Nie, to jest zupełnie inne podejście do wielu kwestii, od tego zacznijmy, tak? No.
No nie wiem, jaką byś receptę widział na to, żeby to było lepiej, żeby w tej materii było lepiej, o tak. Przeżywaliśmy w mojej parafii w zeszłym tygodniu misje święte i misjonarz powiedział tak. Mamy dwoje uszu, jedne usta. Dwa razy więcej się wysłuchać, niż mówić. To według mnie jest recepta. No piękna sprawa. A widzisz, no tej dyskusji to wrześ bardzo, bardzo zasadniczą sprawę, tak? Że te dyskusje często nie są dialogami. No właśnie. Są naprzemiennymi monologami i w tym tkwi cały problem. Życzymy wszystkim naszym widzom drogim, pozdrawiamy. Oj, tak, zdecydowanie. Żeby wszelkie spory, dysputy odbywały się w duchu dialogu. Kiedy jedna osoba mówi, druga słucha, a nie szykuje ripostę. Pozdrawiamy serdecznie z ciemnej Gdyni. Czemu tu tak ciemno? Tu woda zalała przejazd. Aha, ale ja się nie widzę tutaj w ogóle. Halo. Mogę lampkę zapalić, proszę bardzo. O, no. Pozdrawiamy serdecznie, pa, pa. Miłego. Trzymajcie się. Ciao.